Ręki, zwłaszcza żeby zmienić konkretny kurs. Proszę obserwować uważnie nasze reakcje, tak? I nie przeszkadzać. I pozwolić nam je poruszać. Ale traumy nie mamy. Nie. Dobra, to jest to na. W tym ćwiczeniu musimy to zrobić. Wino, padnij. Dobrze, dobrze, tak, dziękuję. To teraz zrobimy to samo i waszym zadaniem będzie, jak osoba prowadzona zamknie oczy, położyć kartę w dowolnym miejscu. A muszę którąkolwiek ze stóp wejść na kartę. A ty podążasz za głosem? Jakkolwiek, to ty decydujesz. Ja muszę się domyślać, co robić. Oh, my God.
No to jest zmiana, tak? W tym ćwiczeniu chciałbym, żebyśmy wykazali się jeszcze większą troską. Miarą tej troski ma być to, że osoba, którą prowadzimy, się z nikim, ani z niczym nie zderzy. Dobrze? Pamiętajmy, że jeśli mamy być wprowadzeni, ma być to ciekawe, a jednocześnie nieprzykre doświadczenie, to chcemy wiedzieć, że kontrolę naszą, poznawczą, oddajemy osobie, która przejmuje jakby za nas widzenie, nasze widzenie. Tak? Za każdym razem, kiedy uderzymy w coś, w kogoś, to nasze zaufanie jest wycofane na jakiś czas. Tak? Trzeba je budować od początku. W związku z tym myślimy o tym i planujemy, tak, widząc, no to proszę bardzo, ale najpierw... To jest ryzykowne, bo możemy nie zebrać grupy. Ale najpierw musimy być pewni, że osoba, którą prowadzimy, rzeczywiście się czuje komfortowo, tak? Więc ja będę w drzwiach i będę puszczał tylko osoby, które rzeczywiście czują się w miarę pewnie, a nie, może nie, tak? Wszystkie jakby bariery będą się uwidaczniać w różny sposób, a naszym zadaniem jest właśnie upewnić się, że osoba, którą prowadzimy, nie odczuwa tych barier i chodzi płynnie, tak? I potem nastąpi przekazywanie sobie. Ja będę też w tym uczestniczył. Przekazanie nie może nastąpić na zasadzie zatrzymania i przełożenia, tak? Zatrzymanie powinno nastąpić tak, że na przykład prowadzę tak Sabinę, a Lilia prowadzi Monikę. Okay, i teraz chcemy się wymienić, tak? Więc musimy tak się pozycjonować, że na przykład ja przejmę. Robimy to w miarę płynnie, dobrze? Czyli używamy strategii. I teraz tak, jak my uderzymy jeszcze naszą osobę, to ona się tak nie będzie bała bardzo, tak? Ale jak naszą osobą uderzymy o kogoś innego, to już będzie nie fajnie. Tak? Unikać właśnie taki. Thank you.
Więcej trosk. Tak? Widziałem, że osoby notorycznie były obijane. Tak? No. Tak. Niektóre osoby same się obijały i chodziły tak. Zeptając wszystkich po drodze. Staramy się jakby myśleć bardziej tak holistycznie, czyli w ten sposób, że nie robimy krzywdy ani sobie, ani innym. Czyli zmieniamy teraz, tak? Tak? Dobrze. Dobrze, to teraz już słowo wyłączone jest, że? Włączona. Jest uwaga. I to. Uwaga. I bardzo powoli myśląc o innym, nie zderzając się. Co czuliśmy, jeśli byliśmy zmienieni? O, nie, tak.
na dzień dobry widziałam, bo się oddaje. Tak. To potem nie byłam pewna, czy normalnie wybrałam tą osobę, zaufałam. Ale wierzyłam, dużym zaufaniem odważyłam partnerkę, więc wierzyłam, że ona również nie odda mnie złe ręce. Aha. Nie ma wyboru. A w jakich rękach powinniśmy być, bo przewoleliśmy? Mokrych, suchych, ciepłych, zimnych, szorstkich, gładkich, to mieliśmy czas na zanalizowanie tego? Tak. Tak? I w jakim? Wyczułaś się na przykład dłoń męską. Okej. Okay. Ale nie, ja już to szorstkości czy pewności? I to nie tego. Taka zdecydowana szybsza niż ta miękka dłoń tutaj to. Okej. Ciepło czy zimno? Ciepło. Ja się odbyłam, jak zimno, ale chyba, że ja mam zimno, ale dla mnie to było podobne. Aha. Okej. Okay. Zimną ręką może być bardziej taka spokojna, logiczna. Mi się wydaje, że to do mnie, więc pewnie może to przelewać jak podeszła, że będzie podobnie. Słyszałem taki komentarz, że o tą to dobra. To teraz tak. Ale na przykład się wyczuwa, że się wychodzi na zewnątrz, to może, że wiesz, tutaj gdzie w powietrze, I może w świetle? Tak, od podłoża też dużo zależy. Bo wiem, że jestem tak właśnie jest bezczelestna i to niedobrze, a tam właśnie jest tak jak w szpitalu, tak? Ale z tego nie wyobrażam, bo to też powietrze było innego, to jest tak dziwnie. Okej. Czyli dla mnie to. Tak? W ten sposób już ci nie pozwolę. To ja mam unikać dotknięcia. Tak. A dotknąć się. Nie mogę być taka wszędzie? Tak. Aha, dobra. Szybko. To wiemy? I już koniec? Tak, że zapomniałem o tej ważnej rzeczy, że robimy to z zamkniętymi oczyma. Gotowe? Ja też, zamknięte oczy. Tak, rozumiemy. Zaraz nasza para. Zamknięta. I ta 3-4? 3-4. Następną parę zapraszam. Ok, zaczynamy od skrajnej, przepraszam, zaczynamy tak, od ściany. Nie gramy. Dojdź do ściany, opuść się ścianę, a tak, zaczynamy od roku. O, dobra. Super, prawda? Aha. Możemy wodę odwrócić. Chcecie wstawić w tyczce. Właśnie intrygującą i stosowną, to różne strategie.
którzy nie widzimy. Ujawniamy coś, co jest spontaniczne, prawda? Jesteśmy w jakiejś sytuacji niedoboru. Coś jeszcze? Nawet wyniku nie będzie. Ale też jest konflikt. Widzicie? Konflikt interesów. Tak? Ta ściana jest moja, ta ściana jest moja. Dobrze, no to teraz już możemy poczynić pewne obserwacje. Czy w związku z tym, że nie widzimy, zachowujemy się trochę inaczej? Czy jeśli znaliśmy z naszej grupy wcześniej i porównamy, jak się zachowuje normalnie, a jak się zachowuje z zamkniętymi oczyma, to co się dzieje? Jaka jest różnica? Okej. A inne doświadczenie? Czyli tracimy pewność siebie, tak? Tracimy poczucie kontroli, tak? I jeśli chcemy zaobserwować to w zachowaniu, to co się dzieje? Jak to się objawia? No to widać. Albo, jak po sobie uśmiech, ale nie do końca takie na okazanie braku stosunku. Jeżeli będziemy czuli, że jesteśmy średnią kartą, to będziemy ze średniakami czuli się normalnie, ale będziemy widzieli, którzy nas respektują, a którzy nas mniej respektują, którzy nas bardziej lubią, a którzy nas mniej lubią. Tak? I po 3 minutach powinniśmy być w stanie dokładnie określić, kim jesteśmy. Okay? Jeżeli będziemy wystarczająco obserwować te akcje na nas. Okay? Wychodzi. W każdej grupie wychodzi. Okay? Gwarantuję. Można się pomylić, że kilka oczy nie ma sprawy. Wyjmę do kary. Gdzieś jeszcze był drogę chyba? Ja? Tak? Staramy się dawać informacje innym osobom tylko i wyłącznie naszym dystansem, miną, szacunkiem, prostym gestem, tak? Ale nie, gesty nie będą takie albo tylko mają być takie w miarę teatralne gesty związane z tym, czy ktoś jest mocny, czy ktoś nie jest mocny, czy kogoś lubimy, szanujemy i tak dalej, prawda? To nie ta grupa. Okej, sprawdza. Czyli jeżeli myślimy, że jesteśmy najwyżsi, to tu. Jeżeli najniżsi, to po przeciwnym rogu. Ja to która by nie zrobiła. Rząd, tak. Czy tam szpalerze, czy jest, bo nie, szpalerz to podwójne. Okej. Okay. Co wiedziałeś, że jesteś dwójką? O. Wystarczyła mimika twarzy każdego. Okej. Okay. Jak ona była? Okej. To sprawdzamy. Tak. To się trochę rozmnożyło. De facto dwa asy. A tu? Króle. A też dama. Ale ja to wiem, że to sobie dobrze będzie. To wszyscy lubią damy. Okej. Okej.
Okej. Okay. Jak było no tu? Tu. A, trochę niżej. Dlaczego? Nie było miejsca już tam. Okej. Dobrze, a jak tu było? Aha. To się kłania? Tak. Aha. Okej, jakieś inne gesty? No nie, tak jak się pomyliłam, jedną osobę chciałam pokazać, że jedna osoba. A jak to się zgubiło? Obojętność, a one z pogardy. Obojętność to z pogardy? To takie, okej, aha. Takie trochę omijanie. Aha. Tylko obojętne spojrzenie, czy tutaj? Pierwszego wrażenia widziałam, że dobrze. Aha. Nie mi katarzy. Ja to trochę nie przesadzono, tak. Myślę, że z dwójką, trójką, miesiączką. Może za silna grupa tam była. Ja machałem, no to przynajmniej się przywitałem. Ja myślałam, że to było takie... Nie, tak to bym to teraz tak, próbujemy będzie. Doktorze, proszę oddać kartę. Jeżeli nie mamy pomysłu, to po prostu się wycofujemy. Tak? Ale bez gestu, że się boimy czy coś, to będę to bez gestu. Nie mamy chwilowo pomysłu. Trudno. Tak? I wtedy widzimy, że ta osoba nam nie da informacji, nie wymuszała tej informacji. Tak? I chodzi. Każdy decyduje na podstawie takiej informacji, jaką dostał. Ale którą stronę są silni, którą stronę? No tak jak wtedy. Tak. Są silni i tam są słabi. Tak. No właśnie, czy pluskwy i baktery. Coś jeszcze? Jakieś inne komentarze? Ja też myślałam też, że jestem ordynatorem. A dlaczego? Co było takim sygnałem ordynacji? Jak mija dzień? No na pewno ordynatorowi bardzo miło zawsze. W sumie tak to jest sprzeczne. Sprzeczne. Ale myślisz, że jesteś damą. Tak mi się wydawało. No nie. Sprawdzamy. Sprawdzamy. A tak jest. Aha. Co ci pozwalało myśleć, że jesteś nisko? Sprzeczne. Pan na którymś czasie rękę z szacunkiem, a drugie tutaj pani pacjent jednak pogardzą się, że nie wiem. Ja nie powiedziałam, co, rodzice zapłacili za studia. No to studia. No.
No, to był... było śnik. A ja widziałam, że jestem z niższego, więc tak chciałam to zdrowie powiedzieć. Okej. A to było takim typowym dla niskich? Ja byłam tekstem dwójką tak naprawdę. I albo właśnie pacjentem, albo panią sprzątaczką, bo było kilka poleceń, pogarda też. Mhm. I jedna osoba miłym słowem. Ale pytała mnie o to, jak samopoczucie, jak rodzina i czy ciężka praca. Zresztą ja się tym samym odwdzięczyłam. Mhm. A to była taka rozmowa nieprofesjonalna w ogóle. Okay. Czyli typowo na sprzątaczek. To musiałam być sprzątaczką. Dobra. Teraz chwilowo potniemy się do gimnazjum. Nie mogę. Świata, ciepło, nie? Tak, figury. Figury, reszta i Joker. Joker, nie wiadomo co. Więc lepiej nie przyjmować go ani do jednej, ani do drugiej grupy. Dobrze? Jak powiem, sprawdzam, trzeba zamknąć szczelnie krąg. Tak, żeby nie wpuścić ani Jokera, ani kogoś. To nie jest naszego kręgu. Rozumiemy? Tym razem rozmowy są w kontekście gimnazjum. O czym rozmawiają gimnazjaliści na przerwach? O poletach? O stalówkę. O właśnie. Słucham? Elita jest figury. Żeby odwalać. Tak? Ok. Zbieramy. Samochodem jest podwożony. Tak? Co mam jeszcze? No i tutaj przemocy, nie? Takiej słownej. Tak? Więc znowu liczą się przede wszystkim słowa, tak? Ale na koniec jest także włączenie lub wyłączenie. Dobrze? Czyli jak sprawdzam, liczę do trzech i na trzy ma być. Tutaj wyrzucimy. I przerwa, i rozmawiamy, i sobie przywalamy, albo sobie komplementujemy. Wygląda? No, kochana, no to chyba Joker wiedział, że jest Joker.
Ale proszę, odwoli się to znowkowo i uciekamy. Okej. Okay. Dlaczego Ash chciał przelecieć w ostatniej chwili do nie swojej grupy? Bo za późno doszła. Za późno do tej? Tak. I ta nie przyjęła? Nie. Znaczy, nie, 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 ale na chwili nie poszła. Okej. Okay. Dlaczego nie było błędu? Dlaczego to było takie raz, dwa, trzy? Okej. Okay. Aha, czy Docker doświadczał jakiejś przemocy takiej? Pogardy raczej. Takie, pogardy. No tak, właśnie to było tak, że przejdziemy do i po czym możemy począć? Z czego wynika ten stan? Z czego możemy się domyśleć tak krótkiej wymiany, tak krótkiego dialogu? Co możemy powiedzieć o tej sytuacji? Tak? Może przenieśmy to na warsztatach teatralnych w Teatrze Ochota. I warsztaty polegały między innymi na oglądaniu świetnych psów. W takich najlepszych w sumie polskich teatrach w Warszawie. A potem mogliśmy wejść na scenę. Czasami mogliśmy się spotkać też z aktorami. I pamiętam, że najbardziej z tych warsztatów zapamiętałem to, że jak oglądałem scenografię, to była taka piękna scena, gdzie jakaś stara polska sztuka była, gdzie taka duża grupa aktorów mówiła chyba ze trzy takie, jakaś fraszka była czy coś, wierszem w tym myśleli. I tak pięknie ten wiersz i wszedł. Ja byłem taki pełen zachwytu. A potem zaglądał w ten studnie, to jest tekst. Byłem bardzo rozczarowany jako taki właśnie nastolatek. Myślałem, że to jest mistrzostwo, że tam jest warsztat, solidność, sen, a to towarzystwo, takie naprawdę gwiazdy same polskiej sceny brutalnie sobie czytają ze studni, tak? Także tutaj nie ma studni. Paluszko. Jeszcze był. Jeszcze udało. A czy
wyższy pik do pisu. A uśmiech był tylko przypadaniem z roli, czy mógł mieć jakieś znaczenie w odgrywaniu statusu? No mógł być odnaką zmierzonego rozbrojową swoją głową i on stał się trzeba. Że na pewno próbował próbował otrzymać, a nie mógł, ale bardzo się to zrobił. Czasami tak, taki uśmiech może znaczyć dystans i w ten sposób jest podwyższanie statusu, tak? Że to jest takie, okej, ty jesteś w roli, to jest na tyle. No i wtedy, nie? I wtedy zyskujemy status. Tak? Podwyższamy to. No? Dajcie próg? Kolejny. Czerwony. A switch. Ale wejście, kto był najwyższy? Kto był najwyższy? Kto był najwyższy? Na wejście? Chyba wskazałem. A? To po czym to poznaliśmy? Czy druga, mimo tego, że się A spóźniło, to wyrażało szacunek taki. A jak aktywnie A pokazało swój status? W sumie się zmierzyło, ale mimo wszystko tak, taką troskę Też pomyślałem. Pokazanie troski komuś nie obniża statusu, a podwyższa. Tak? W taki miły sposób pokazania, że wiesz, nie wiem, nie ale przeżyłaś? Dalej tutaj. Okej? Meanwhile, I didn't talk. Shall we go in? As you wish. Wow! No, pora zmiana. To już nie jest matka i córka. No, a jeżeli jest, to co się stało? Chyba, że uprzednio matka coś podano, że była taka podana. Zmęczona matka. I to bardziej się kojarzyło z, nie wiem, z zakonem i Dwójka i dziesiątka. Dziewczyny? Wyjmą. A, kierunek. Nie? A dziewczyny?